symbolizuje ona zążenie ludu Bożego pod przewodnictwem Chrystusa Odkupiciela Świata w pielgrzymce życia tutaj na ziemi do wiecznej ojczyzny. Przejście Jezusa jest potrzebne naszemu miastu, ludziom tu żyjącym i nam wszystkim, skądkolwiek tutaj przybyliśmy. Jesteśmy tutaj przed Jezusem Eucharystycznym, jako cząstka Kościoła Diecezjalnego. Przybyliśmy do Ciebie, Jezu, z dekanatu bolesławieckiego, ludowskiego i wiemrzowskiego. Publicznie chcemy wyznać Ciebie ukrytego w Eucharystii, który za grody nasze widzieć przychodzisz. Czyli chcesz wejść w nasze codzienne życie i uczynić je bardziej chrześcijańskim na co dzień. Chcemy włączyć się w tę formę, w tę procesję pełną miłością modlitwą. Chcemy być obecni przy Tobie. Niech ten dzień szczególny, kiedy klękamy przed Tobą, Chryste, pozdrowiony, Aranku Boży, spadł na zmierzch Pański, na zwycię troży. Ojcze pozdrowiona, święta Trynico, serce przenajświętsze, łaski świątnico, witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy. Nieustannie urzeczywistnia się obietnica Twoja jest. Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzięki Najświętszej Eucharystii, której następuje przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Twoją, radujemy się tą obecnością w sposób szczególny. Dzieje Kościoła, dzieje życia każdego chrześcijanina, wyznacza Eucharystia. Święty Jan Paweł II w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie w 1987 roku zachęcał Polaków. Ziemio Polska, Ziemia Ojczyzna, zjednoć się przy Chrystusowej Eucharystii, której chwała ofiara Chrystusa ponawia się wciąż i na nowo rzeczywistnia pod postacią Najświętszego Sakramentu, który jest chlebem żywym. Zjednocz się przy tym, który może obnowić, który chleb i wino, pokarm, napój, które człowiek musi spożywać, ażeby utrzymać się przy życiu. Eucharystia jest właśnie takim pokarmem i napojem. Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju. Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego. Spożywając ciało i krew Twoją, Panie, człowiek już tu na ziemi nosi w sobie żołądek życia wiecznego. Gdyż Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu. Powiedziałeś nam, Chryste: jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa.
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i dzięki uczyniwszy dał im, mówiąc: krwi Chrystusa zapłatą naszego zbawienia, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz duszę, krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, krwi Chrystusa, męstwo męczenników, krwi Chrystusa, mocy wyznawców, krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, krwi Chrystusa, ostojo zagrożony, krwi Chrystusa, ochłodo pracujący, krwi Chrystusa, pociecho płaczący, krwi Chrystusa, nadziejo pokutujący, krwi Chrystusa, otucho umierający, krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił odkupicielem świata i krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać ochrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Bolesławieckiego, Lutkowskiego oraz Wieruszowskiego.
Przewodniczyć jej będzie ksiądz prałat Henryk Orszulak, dziekan dekanatu Wieruszowskiego, a homilię wygłosi ojciec dr Piotr Polek, przeor klasztoru ojców Paulini. Kiedyś do polskiej młodzieży w Krakowie święty Jan Paweł II powiedział: Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość. Jestem miłowany, ja jestem miłowany, ja taki, jaki jestem. Każdy z nas przyszedł na ten kongres z innego miejsca, z innej parafii i w innym momencie swojego życia, przeżywając je na pewno inaczej. Ale wszyscy na pewno chcieliśmy oddać chwałę Panu, doświadczyć Jego miłości w tym kongresie, szczególnie tej Eucharystii. Niech ona z nas ubogaci. Każda msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy, mawiał święty ojciec Pio. Trwajmy wielkanocnej radości, stojąc w kolejny dzień oktawy przy ołtarzu. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Eucharystia staje się dla nas miejscem spotkania z żywym Bogiem. Powierzmy się Jego opiece. Imię Twoje, Panie. Uczyniłeś Go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś Go czcią i chwałą. Obdarzyłeś Go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod Jego stopy. Ja jeszcze dziwne imię Twoje, Panie. Owce i bydło wszelakie i dzikie. Przewielebni dziekani dekanatów bolesławieckiego, ludutowskiego, umiłowani współbracia w posłudze kapłańskiej, diakoni, siostry zakonne, przeżywające rok życia konsekrowanego, służba liturgiczna, umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Panu, media katolickie, media lokalne. W procesji eucharystycznej przyszliśmy z sanktuarium Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego tu do Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Stanisława, aby w tej różnorodności, jaką stanowimy, bądź przecież przybywamy promieniście z kilku dekanatów do Wieruszowa, aby tu, w tym miejscu, w tej świątyni, sprawując Eucharystię, a wszędzie tam, gdzie łamie się chleb, tam jest wieczernik, by w różnorodności stanowić atmosferę wieczernika, atmosferę jednego serca i jednego ducha. Do uczestniczenia w Eucharystii, gdzie nie przystępowalibyśmy do Komunii Świętej. Lubimy ten okres wielkanocny. Chcemy, by już zawsze tak zostało, że łamiąc chleb, uczestnicząc w uczcie Pańskiej, nie będziemy odchodzić głodni, bo nakarmiliśmy się Jezusem Chrystusem, który stał się dla nas chlebem. Jest z nami. Na pewno jednym z celów Kongresu Eucharystycznego jest to, byśmy trwając w komunii z Jezusem Chrystusem, jest to bardzo ważne, trwali w jedności i w komunii z drugim człowiekiem, ze współmałżonkiem, z sąsiadem, z człowiekiem żyjącym w mojej parafii, w parafii sąsiedniej, z każdym człowiekiem żyjącym na wszystkich kontynentach świata. Komunia Święta, komunia z Jezusem Chrystusem prowadzi do komunii z bratem, z siostrą. Inaczej nie może być. I na pewno i wtedy czytaliśmy słowa, które zapisane u synoptyków, u ewangelistów, o tym wszystkim, czego dokonał Jezus Chrystus tam w wieczerniku. A najstarszym tekstem jest ten z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału, gdzie święty Paweł
Ten Paweł nawrócony, świadek Jezusa Chrystusa, mówi: zostało mi polecone, by wam przekazać to, co usłyszałem, że Jezus Chrystus tej nocy, kiedy miał być wydany, wziął chleb, połamał, dając swoim uczniom, podobnie uczynił z kielichem, mówiąc o nim, że jest kielichem przymierza. Przymierze Jezus Chrystus zawiera po raz kolejny z człowiekiem, z ludzkością. Przypieczętowuje to przymierze krwią Wielki Piątek i poleca uczniom: to czyńcie na moją pamiątkę. To hasło kongresowe, jakie zostało nam zadane: ja jestem chlebem życia. Nasze adoracje, to, że Jezus Chrystus mieszka w tabernakulum, palimy przed Nim wieczyste lampy. Trochę brzmi tak rzeczownikowo, że Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie to coś, oczywiście pisane z dużej litery, coś, co zostało nam przekazane. Ale również opisał strukturę mszy świętej w tym najważniejszym wymiarze: stół Słowa Bożego i stół Eucharystii. Jezu Chryste Eucharystyczny, który do nas przemawiasz, który, gdy nadeszła pełnia czasu, przyszedłeś, będąc Słowem swojego Ojca. Słowo było u Ojca, u Boga, i Bogiem było Słowo. Najpełniej Bóg Ojciec przemówił do nas przez swojego jednorodzonego Syna. I Bóg do nas mówi podczas lektury Słowa Bożego po Soborze Watykańskim II. Stół Słowa Bożego został bardzo obficie zastawiony podczas każdej mszy świętej. Karmimy się tym Słowem. Ale też wiemy, jak nam dokucza to, że na naszych oczach często manipuluje się Słowem. Odpowiedzialność za Słowo to nie tylko umiejętność wypowiadania wspaniałych, dobrych słów, ale również umiejętność przyjęcia, że ktoś drugi ma mi coś do powiedzenia. I w tym przypadku Bóg ma mi coś do powiedzenia. Chce mówić do mnie o swojej miłości, do każdego z nas, do człowieka. Tak często może rodzice, może ktoś ubolewa: te dzieci to mnie już wcale nie słuchają. Tak też było w życiu apostołów, w życiu tych, którzy poszli spontanicznie za Jezusem Chrystusem szybko i po pewnym czasie prosili Chrystusa, by przemawiał do nich w przypowieściach, bo to prawda objawiona w sposób bardzo prosty, przystępny, ale kiedy mówił do nich w przypowieściach, prosili go, aby wyjaśnił im przypowieść o ziarnie gorczycy. Znamy inne przypowieści, które Jezus Chrystus wyjaśnia, kiedy wszystko wydawało się być jasnym, wielu nie chciało iść za Nim. I Jezus Chrystus pyta swoich uczniów: czy aby wy chcecie odejść? A oni na to: Panie, my do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, myśmy Tobie uwierzyli. Jezus Chrystus karmi nas swoim słowem. Zróbmy wszystko, aby żadne z tych słów, które słyszymy w czasie liturgii Słowa Bożego, aby żadne z tych słów nie padło poza żyzny grunt naszych serc. Niech to słowo, które dociera do naszych serc, wydaje owoc. 30. Boże. Na pewno, kochani siostry i bracia, do tego, by zrozumieć Słowo Boże głoszone w czasie Eucharystii we mszy świętej, mamy pomocę, mamy lektury naszych czasopism, dwutygodnik opiekun naszej diecezji. Mamy tygodniki katolickie, niedziela, gość niedzielny. Chciejmy z nich korzystać,
One prowadzą nas do zrozumienia Słowa Bożego. Mój Boże, stół Eucharystii, gdzie na patelnię składamy chleb, który poprzez modlitwę epikletyczną, wołanie o Ducha Świętego, moc, stanie się ciałem Jezusa Chrystusa, a wino Jego przenajdroższą krwią. Jakże bardzo trzeba nam napracować się w tym, składać również swoje intencje, by składać swoje bolączki, trudności, oddawać je Jezusowi Chrystusowi, ale również to, co nas cieszy, co pozwala nam żyć lepiej po Bożemu, to chcemy składać na patenie obok chleba. Wreszcie chcemy składać również siebie w sposób duchowy, by nie tylko chleb stawał się ciałem Jezusa Chrystusa, ale byśmy my, karmiący się tym ciałem, byli do Niego coraz bardziej podobni. Bardzo ważne jest to, byśmy przyjmowali Jezusa Chrystusa do naszego serca w Komunii Świętej. Bo jeżeli byłoby inaczej, to nie jest to moja osobista sprawa. Mówimy o tym Najświętszym Sakramencie, o Mszy Świętej, Eucharystii. Mówimy to Cena Domini, to jest uczta pańska. Na ucztę lubimy chodzić, weselne uczty, gdzie stoły ponakrywane są wspaniałymi potrawami. I wyobraźmy sobie kogoś, kto idzie na ucztę weselną, jest zaproszonym jednym spośród nas, podają wspaniałe potrawy, a on nie przyjmuje. Zaczyna powoli paraliżować wszystkich biesiadników weselnych. Pytają go, co się tobie stało, ktoś cię skrzywdził, głowa cię boli, brzuch cię boli, coś ci nie smakuje, co ci jest? I kiedy przychodzilibyśmy na Eucharystię, nie przyjmując Jezusa Chrystusa, nie karmiąc się Jezusem Chrystusem, to nie jest to moja osobista sprawa. Powiedzieliśmy na początku, że chcemy tworzyć mistyczny miłują. Nie jak plotkują o sobie. Może nie plotkują, może za dużo powiedziałem. Ale zobaczcie, jak oni się miłują. Po to jest też kongres eucharystyczny. Abyśmy z takim pragnieniem wyszli z tego wieczornika, od tego ołtarza, przemienieni, żyjący już nie dla siebie, ale dla Chrystusa. Na pewno będzie dziś wieczorem i do późna przyjść może w takiej godzinie Nikodema wieczorem, patrząc mu prosto, niejako w twarz, kontemplując Jego obecność, powiedzieć mu jak Maryja, tak Boże, pragnę żyć i umierać dla Ciebie. Panie, przymnóż mi wiarę, nadziei i miłości. Ojciec Święty Jan Paweł II, który tak często odwoływał się do Eucharystii. Zresztą tyle mamy świadectw, jak ma...
zdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Znamy swoje krzyże i cierpienia, i choroby, i bolączki, i wszystkie fizyczne i duchowe odciski, i wszystkie nasze obciążenia. Przyjdźcie, ja was pokrzepię. Bo jakże bardzo potrzebujemy tego pokrzepienia, my słabi ludzie. Jezu, dziękuję ci za to, że jesteś. I dzisiaj cię uwielbiał w pokorze serca, klęka przed Tobą, przed tak wielkim sakramentem. Upadajmy wszyscy raz, żeby powiedzieć: wielbiam Ciebie w każdym momencie. O bądźże pozdrowiona, hostio żywa. Jezu, umocniłeś dzisiaj moją wiarę. Dziękujemy. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba. Tu jest Jezus. Zróbcie mu miejsce w sercu, w rodzinie, w ojczyźnie, w świecie. Zróbcie mu miejsce. Pan idzie z nieba. Dziękujemy ci, Panie. Wierzymy, że jesteś. Jesteś zadatkiem naszego przyszłego życia. Bo kto spożywa moje ciało, pije krew, nie umrze. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Podziękujmy ludziom. Dziękuję kapłanom. Dobrze współbracia, że jesteście z trzech dekanatów. Nie wszyscy mogli. Dekanatu Polesowieckiego.
przez cały czas towarzyszyły nam media katolickie, radio Rocina, decyzji karyjskie. Można będzie zobaczyć nasz pomysł na stronie naszego radia Rodzina, radia Karyjska. Zapraszam wszystkich na jedną naszą.